Panie Prezesie Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, melduję gotowość do dorocznej uroczystości sportu szkolnego. Dziękuję. Jak wiadomo, zawodnictwo sportowe szkół rozpoczyna się od nastawionych hałasowo zawodów szkolnych gmin. Potem przez eliminację powiatowych i finały wojewódzkie wyłaniane są najlepsze zespoły, które rywalizują i tam mistrza województwa podlaskiego. Mistrz natomiast uzyskuje prawo reprezentowania naszego województwa na finałach krajowych. W minionym roku szkolnym odnieśliśmy na tym polu wiele sukcesów, których by nie było, gdyby nie wytężona praca nauczycieli, trenerów, który chcielibyśmy dziś wyruszyć. Zapraszam na podium. I proszę również przyjąć życzenia, żeby nigdy nie zabrakło motywacji. Różnych mistrzostwach. Jeszcze jest. Dziękuję bardzo. I również panu Jarosławowi najszczersze gratulacje i naprawdę wyrazy szacunku. Samorząd Województwa Podlaskiego, tak jak przez wiele minionych lat, także w ostatnim roku, zwraca szczególną uwagę na wsparcie szkół, różnych klubów, samorządów, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, o organizację przedsięwzięć sportowych w naszym województwie. Przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim, ale także i ponadkrajowym, międzynarodowym, jak choćby ostatnie mistrzostwa Europy, na przykład w narciarstwie wodnym za wyciągiem elektrycznym, które odbywa się w naszym ośrodku w Szelmencie. Wspieramy jako samorząd województwa, wspieramy różnorodne działania, albowiem tak jak już bardzo dawno temu Hipokrates stwierdził, że spacer, a więc aktywność ruchowa jest najlepszym lekarstwem człowieka i chcemy, podejmując różnorodne działania, zachęcać młodzież, dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. To piękna chwila. Życzę Państwu nieustającej motywacji. Zwracam się do osób dorosłych w pracy z młodzieżą, a młodym również życzę zapału, chęci i radości, jaką niesie sport. Szanowni Państwo, dziewczęta i chłopcy, i to jest moment, w którym mam powiedzieć zdanie kluczowe, a brzmi ono tak. Sportowy rok szkolny 2017-2018 uznaję za rozpoczęty. Dziękuję bardzo. Pokazać i województwo, wdrożyć z pełnym poczuciem odpowiedzialności
to jest to otwarte i naszego życia. Przyrzekamy.